Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku HR Espresso. Tym razem mam dla Ciebie rozmowę na temat sceny polskiego HR Tech, a moją gościnią jest Magdalena Trąba, Senior Investment Manager w Pracuj Ventures. Magda podzieliła się z nami swoimi spostrzeżeniami odnośnie polskiej sceny HR Tech, zdradzając m.in. czego według niej na niej brakuje i co może nas czekać w kolejnych latach. Jeżeli podobnie jak ja interesujesz się technologią w HR-ze, to jestem przekonany, że nie zawiedziesz się tą rozmową. Teraz już nie przedłużam i zapraszam do posłuchania naszej rozmowy. Jak mówię o HR, to o czym myślisz? Nie jest to łatwe pytanie, bo pierwsze moje skojarzenie związane z HR-em to ciężki kawałek chleba. Zarówno myślę dla pracowników działów HR, jak i dla nas w funduszu, w którym inwestujemy w projekty używane przez działy HR. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że jest to absolutnie najważniejsza funkcja w organizacji, której zadaniem jest sprawić, żeby pracownik był super szczęśliwy, miał chęć do tej pracy przychodzić i miał chęć pracować. Dla mnie też super ważne jest, żeby HR miał odpowiednie narzędzia do tego, żeby również jego praca była przyjemna i wydajna. I ja tak właśnie w swojej pracy staram się na to patrzeć. To do części z tych rzeczy jeszcze na spokojnie wrócimy, a teraz już oficjalnie. Cześć Magdo, witam Cię bardzo serdecznie na łamach HR Espresso. Proszę, przedstaw się naszym słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz. Cześć Jarek, przede wszystkim bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i miło mi poznać również Twoich słuchaczy. Pracuję w funduszu Pracuj Ventures, jest to fundusz Venture Capital, czyli taki, który inwestuje w startupy, w projekty na relatywnie wczesnym etapie rozwoju. Jest to fundusz, trochę tak jak nazwa wskazuje, związany z Pracuj, z Pracuj.pl i z grupą Pracuj. Zostaliśmy powołani przez grupę Pracuj, natomiast działamy niezależnie od nich, wyszukujemy i inwestujemy właśnie w projekty z obszaru HR Tech i również L&D, ale tylko w obszarze edukacji pracownika. Interesuje nas rynek polski, ponieważ właśnie na tym rynku nasz zespół, nasi partnerzy zarządzający zjedli zęby, jeśli tak można powiedzieć, właśnie przez ostatnie 20 lat. Ja w funduszu zajmuję się prawie wszystkim, ponieważ jesteśmy małym zespołem, więc z jednej strony wyszukuję projekty do inwestycji, koordynuję całe procesy inwestycyjne i potem pracuję z tymi spółkami z portfela. Świetne wprowadzenie, zwłaszcza dla osób, które nie do końca wiedzą, czym fundusze inwestycyjne się zajmują. Jeszcze trochę sobie ten temat pogłębimy. Ale teraz chciałbym się odnieść do czegoś, co niedawno opublikowaliście, czyli do mapy polskiego HR Techu. Jak według Ciebie w ogóle wygląda mapa polskiego HR Techu? Bo wiem, że tym tematem się zajmujesz już kilka ładnych lat, przyglądasz się, patrzysz na to, jak to się zmienia, jak pojawiają się nowi gracze. Co ty myślisz tak na razie z takiego wysokiego poziomu w ogóle o tym rynku HR Techowym w Polsce? Rzeczywiście jest to obszar, któremu bardzo blisko przyglądam się od kilku lat, w zasadzie od ponad pięciu. Inspiracją w ogóle do stworzenia mapy tutaj była mapa, którą kiedyś popełnił Bartek Janowicz, również jakby osoba znana tutaj w środowisku. Kiedyś po prostu natknęliśmy się na tą mapę i ona była dla nas bardzo fajnym źródłem informacji, natomiast nie była potem aktualizowana, więc my postanowiliśmy się ten temat po jakimś czasie postanowiliśmy go pociągnąć i troszeczkę też od innej strony. Bezpośrednią inspiracją do tego była pandemia, ponieważ wtedy powstała pierwsza edycja mapy. My postanowiliśmy zobaczyć, jakby jak polskie działy HR w ogóle działają w tej dobie, jakich narzędzi używają, dlatego że pojawił się temat bardzo pilnej digitalizacji
w ogóle działalności działów HR, ale nie tylko, też po prostu pracy pracowników. Więc bardzo dużo w tym obszarze zaczęło się zmieniać i chcieliśmy zobaczyć, jakie narzędzia są dostępne na rynku i też z jakich narzędzi korzystają HR-owcy. W tej chwili mamy już czwartą edycję mapy. Staramy się ją regularnie aktualizować, zarówno poprzez dodawanie nowych podmiotów, jak i też no, usuwanie tych, które naszym zdaniem albo się już nie rozwijają, albo mamy taką wiedzę, że po prostu już upadły, no bo to jest normalne w świecie startupów, że 80% ich upada, albo takie, gdzie nie widzimy wystarczającego potencjału biznesowego. Stąd nazwa subiektywna w mapie, dlatego że pojawiają się tutaj głosy z różnych stron, że no dobrze, dlaczego nie ma tego, a dlaczego jest ten? No pozostawiamy sobie tutaj element takiej subiektywnej decyzji, natomiast każdy podmiot, który znajduje się na mapie, my staramy się zweryfikować, również z nim rozmawiać, żeby mieć taką aktualną wiedzę na temat właśnie tego, co tam się dzieje, na jakim etapie rozwoju są, ilu mają klientów, no i jakie są dalsze plany. Jeśli chodzi o stan polskiego tego rynku HR Tech, to wydaje mi się, że patrząc chociażby na samą naszą mapę i na to, ile podmiotów przybywa regularnie przy każdej aktualizacji, to można powiedzieć, że ten rynek się rozwija. Teraz w ostatniej właśnie aktualizacji mapy przybyło, musiałabym zerknąć, ale to jest chyba ponad 20 podmiotów nowych i w bardzo różnych kategoriach, więc jakby moja obserwacja jest taka, że ten rynek się rozwija. On się rozwija w Polsce wolniej niż ja bym chciała. Dlatego, że oczywiście obserwujemy to, co się dzieje na rynkach zachodnich, tam adopcja narzędzi właśnie w działach HR postępowała już wiele lat temu, tam nawet już koniec lat 90., tak? To jest okres, gdy pojawiały się pierwsze narzędzia typu ATS, czy też pierwsze platformy do zarządzania e-learningiem. W Polsce to nastąpiło jednak sporo później, więc właśnie to, co mnie trochę boli, to że jednak w Polsce to się dzieje trochę wolniej i z pewnym opóźnieniem w stosunku do Zachodu, tak jak w wielu innych branżach ma to miejsce. Ale to ja widzisz, to przepraszam, chciałbym tutaj dopytać o jedną z tych kwestii, bo powiedziałeś, że ty sama indywidualnie przyglądasz się tej scenie od już 5 lat, sama mapa ma już czwarte wydanie, początek pandemii, to jakie widzisz zmiany? Czy widzisz zmiany, że faktycznie pandemia przyspieszyła i to nie tylko takie hura, wszyscy musimy zacząć się łączyć, bo wszyscy pracują zdalnie, a więc nie wiem, Teamsy, ale realnie pojawiły się nowe narzędzia i faktycznie firmy przechodzą na te nowe narzędzia i ta adopcja, ta krzywa adopcji jest wznosząca? Czy to było jakieś tam zachłyśnięcie tym, że musimy się digitalizować, a teraz znowu jest wypłaszczenie? I gdzie my jesteśmy w tej całej układance? Tutaj z kolei się odwołam do drugiej bardzo ciekawej moim zdaniem rzeczy, którą robimy w funduszu, ponieważ również w pandemii w połowie 2021 roku zrobiliśmy badanie razem z Pracuj.pl wśród pracowników działów HR dotyczące zarówno właśnie tematów, które w tamtym momencie te osoby zajmują, ale też właśnie z jakich narzędzi korzystają i czy planują ich organizacje inwestycje w narzędzia wspierające pracę działów HR, czy też po prostu życie i pracę pracowników. No i właśnie odpowiadając na twoje pytanie, gdzie jesteśmy? Z jednej strony te badania nas jakby napawały optymizmem, ponieważ bardzo dużo się właśnie w pandemii zaczęło zmieniać. Natomiast z drugiej strony zaledwie 1/4 respondentów podejmowała działania dotyczące digitalizacji, to znaczy 1/4 organizacji w Polsce, jakby bazując na próbie badania. No i pytanie, czy to dużo, czy to mało? Ja osobiście uważam, że to relatywnie mało. Oczywiście w przypadku większych firm, takich zatrudniających powyżej 1000 osób, ta adopcja była dużo większa, dlatego że tam, jeśli dobrze pamiętam, na poziomie około 40%. Natomiast ja uważam, że my nadal mamy bardzo dużo do zrobienia w takich bardzo korowych obszarach, jak chociażby rzeczy związane z wynagrodzeniem, payroll, jak chociażby digitalizacja procesów zatrudniania osób. I nie mówię tutaj nawet o stosowaniu ATS-ów, które są dość popularnym już narzędziem,
ale też o digitalizacji samego procesu, na przykład kwestionariusza osobowego i generowania i podpisywania umowy z pracownikiem. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą wyniki kolejnej edycji badania, bo też pewnie warto wspomnieć, że my właśnie startujemy z kolejną edycją tego badania przeprowadzonego w pandemii, więc zachęcam bardzo wszystkich tutaj słuchaczy do tego, żeby wziąć udział w tym badaniu. Wasz głos będzie dla nas bardzo cenny. Chcemy usłyszeć działy HR z bardzo różnych organizacji, zarówno tych mniejszych, jak i większych, i mam nadzieję, że już niedługo, tutaj pewnie bardziej moja koleżanka, która trzyma pieczę nad badaniem, Gosia Grostal, będzie w stanie podzielić się bardzo ciekawymi wnioskami właśnie, gdzie jesteśmy teraz, bo jakby dane, które teraz przytaczałam, jednak mają już 1,5 roku. Jestem tego bardzo ciekaw, naprawdę bardzo ciekaw, bo HR z jednej strony, to jest moje subiektywne zdanie, jest bardzo wiele do zrobienia w tej digitalizacji, tak ja obserwuję ten rynek, a z drugiej strony jest mimo wszystko cały czas pewna, może nie tyle niechęć, co brak chęci, czyli nie jawna niechęć przed digitalizacją, ale brak jakiejś szczególnej chęci i zdecydowania, że no tak, warto, widzimy w tym przyszłość, widzimy w tym wartość i tak dalej, i tak dalej. W odróżnieniu na przykład do takich obszarów jak chociażby marketing, gdzie tam digitalizacja jest oczywista i jest bardzo mocna i tych narzędzi jest całe mnóstwo. W HR-ze ja mam wrażenie takie, że jednak tego brakuje, ale nie, jestem bardzo ciekaw w takim razie, tym bardziej wyników waszej ankiety, waszego badania. A patrząc na to, co się dzieje i na to, co przez ostatnie kilka lat się zmieniło, to co dla ciebie jest najciekawsze? Bo wspomniałaś o tym, że mamy jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w takich korowych rzeczach, jak payroll, dokumentacja pracownicza. Co dla ciebie jest najbardziej ciekawym obszarem, jeśli chodzi o HR Tech w tym momencie w Polsce? Gdzie się dzieje najwięcej? To znowu, bo pytasz o Polskę, a tak. Ja bym chciała też tutaj trochę zderzyć to z tym, co widzimy bardziej na rynku zachodnim, czy za oceanem w ogóle. Bo pytasz, co jest dla mnie najciekawsze. Ja bardzo mocno wierzę w obszar związany z analityką HR. Natomiast jest to obszar w Polsce, który moim zdaniem jest jeszcze bardzo mocno w powijakach i nawet patrząc na naszą mapę, również bardzo mało projektów powstaje na polskim rynku, które ten obszar adresują. Więc mamy trochę jakby tutaj taką sytuację, że wydaje mi się, że polskie firmy będą szły w tym kierunku, coraz więcej o tym się mówi, jest bardzo wielu edukatorów na rynku, którzy o tym mówią, tutaj na przykład Marta Dobrzańska z Great Digital robi moim zdaniem bardzo fajną robotę właśnie w temacie analityki HR. Natomiast problem, wydaje mi się, leży w organizacjach, to znaczy, że one nie są często gotowe na to, bo analityka HR, no wiadomo, bazuje na danych. Te dane trzeba zbierać, a organizacje do tej pory, oczywiście ja bardzo generalizuję teraz, tego nie robiły. Są takie, które zbierały te dane i już pracują na tych danych i to jest fajne. A moim zdaniem tylko w takiej sytuacji, gdy HR będą pracowały z danymi, będą w stanie pokazać to mityczne ROI, to będą realnymi partnerami dla zarządów, dla w ogóle całego biznesu. Więc dla mnie to jest taki obszar, w który ja bardzo wierzę i który bardzo chciałabym, żeby się rozwijał. Natomiast w Polsce z mojej obserwacji jeszcze jest to bardzo na wczesnym etapie. Jakie dane w takim razie powinny zbierać polskie firmy? Masz tutaj jakieś w głowie obszary, które według ciebie w pierwszej kolejności mówisz, że są firmy, które zbierają, a jest wiele firm, które nie zbiera. To jakie dane firmy powinny zacząć zbierać, żeby w ogóle myśleć o tej analityce? Wiesz co, ja tutaj nie podejmę się, nie jestem ekspertem, żeby się w tym temacie wypowiadać, bo właśnie oddałabym ten obszar bardziej kolegom, koleżankom, którzy w tym temacie siedzą. Natomiast dla mnie taką podstawą są dane wszystkie dotyczące jakby performansu też pracowników, ich wydajności chociażby. Bardzo trudno na przykład mierzyć ROI czy jakąkolwiek efektywność procesów e-learningowych, a wydaje mi się, że to jest też super ważne.
w ogóle, żeby myśleć o rozwoju pracownika, tak? Te budżety, które cały czas są za małe na rozwój, moim zdaniem się pojawią, jeżeli działy HR będą w stanie pokazać, udowodnić, że przynoszą realną wartość organizacji, to znaczy, że rozwój pracownika w danym obszarze przynosi realną wartość organizacji. Jak to robić? Mówię, odsyłam do bardziej tutaj wyspecjalizowanych osób, natomiast to są takie obszary, na które ja bym zwróciła uwagę i rzeczywiście te dane gdzieś tam zaczynała zbierać. Firmy, które się w tym specjalizują, na pewno są w stanie pomóc po prostu organizacjom ułożyć taki proces od początku, tak? Jakie dane, w jaki sposób, przez jaki okres powinniśmy zbierać, żeby rzeczywiście mieć solidny wsad do narzędzia. Okej, a co z takimi technologiami, które są teraz modne, są trendy? Dużo się mówi o sztucznej inteligencji, o wykorzystaniu jakichś tam modeli uczenia maszynowego do analiz różnych, asystenci różni, od którzy gdzieś tam bazują na rozwiązaniach z OpenAI i innych, czy rzeczy związane z rozszerzoną rzeczywistością, czy z wirtualną rzeczywistością. Czy tu również widzisz przestrzeń dla startupów, które będą wspierały HR, czy raczej to może się wydarzyć, ale dopiero kiedyś, za jakiś czas? Ja bym też tutaj podzieliła pewnie te nowe technologie na kilka obszarów i zacznę może od tych takich, na które był hype ostatnio i pewnie nadal trochę jest, bo będzie mi o nich najprościej powiedzieć, bo najkrócej. Mam tutaj na myśli Metaverse i Web 3.0. Otóż ja osobiście nie wierzę, aby te technologie przynajmniej w jakiejś niedalekiej przyszłości mocno zamieszały w HR-ze. Więc dlatego na nich po prostu nie będę się skupiać, chociaż na konferencjach zagranicznych, między innymi na HR-Techu w Las Vegas, rzeczywiście mówi się o tym metaversie w HR-ach. No ja osobiście tego nie czuję i przynajmniej na polskim rynku szybko tego moim zdaniem nie zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi właśnie o sztuczną inteligencję, czy chociażby o VR, AR, są to obszary, które moim zdaniem, znaczy które w ogóle już są wykorzystywane w narzędziach HR-owych i to z sukcesem. I na przykład jeśli chodzi o VR, AR, tutaj obszar szkoleń jest, myślę, takim najlepszym przykładem. Zarówno na rynkach zachodnich, jak i w Polsce jest już sporo projektów, które do szkoleń wykorzystują właśnie VR, AR. Szczególnie w takich branżach, w których jakby szkolenia takie, powiedzmy, tradycyjne są dość niebezpieczne albo mogą powodować bardzo duże straty finansowe. I tu mówię na przykład, nie wiem, o branży właśnie jakiejś związanej z bezpieczeństwem, ale też automotive, tak, motoryzacja, gdzie, nie wiem, składanie silnika, jeżeli złożymy jakoś źle jedną część, no to w ogóle ileś tam tysięcy euro idzie do piachu, czy set tysięcy, więc właśnie w bardzo fajny sposób przydają się wtedy szkolenia z użyciem augmented reality, czy virtual reality. Jeśli chodzi natomiast o AI i uczenie maszynowe, to też są to technologie, które są już sukcesem większym bądź mniejszym, wykorzystywane na przykład w rekrutacji i tutaj bardzo fajne są rzeczy związane z rekomendacjami, czy też z matchingiem profili kandydatów, z ofertami pracodawców. Kluczem jest, aby ten silnik rekomendacyjny rzeczywiście działał odpowiednio, no i dlatego mówiłam, że z mniejszym bądź większym sukcesem, no bo to jest jakby obszar, który gdzieś tam wymaga cały czas jeszcze poprawy w różnych narzędziach, ale na pewno jest to technologia, która właśnie, zwłaszcza moim zdaniem, w rekrutacji jest bardzo pomocna. Również w L&D, gdzie możemy rekomendować, gdzie silniki mogą rekomendować treści do konsumpcji przez pracownika, przez uczącego się. Powiedziałeś o dwóch obszarach, czyli rekrutacja i L&D dla silników rekomendacyjnych. Jestem bardzo ciekaw, jak to realnie w rzeczywistości wyjdzie, bo rekomendowanie na przykład potencjalnych kandydatów to na pewno ciekawe, to na pewno potencjalnie wartościowe, ale na pewno drogie rozwiązanie, bo żeby, kolokwialnie mówiąc, poskrapować internet i znaleźć te profile, to
To wymaga dużo zasobów, żeby być w stanie to zrobić sensownie i żeby ten silnik rekomendacyjny dał coś wartościowego, ale kto wie, może faktycznie ktoś to dosyć sensownie wymyśli, tak jak chociażby niektóre polskie marki, jak chociażby Brand24, monitoruje media dla marek, więc może będzie takie monitorowanie dla potencjalnych kandydatów. Ciekawe. Może, natomiast ja myślę, że tu nie musimy mówić o pójściu bardzo szeroko w cały internet. Tu też możemy mówić o jakby bazach danych kandydatów w ramach danego narzędzia, w ramach jednej platformy i docierania, myślę, że to może być fajna technologia do docierania też do pasywnych kandydatów. Tutaj myślę o branży IT chociażby, która jest, wiadomo, nie jest to łatwe pozyskać dobrego kandydata z branży IT. Oni nie szukają aktywnie bardzo często pracy, a są takie narzędzia właśnie podobne trochę do Tindera, którego pewnie dużo ludzi zna, gdzie oni sobie mogą jakby swajpować po prostu oferty, które do nich są dopasowane, przychodzą tak lub nie. I jest to dla nich, myślę, przyjemniejszy sposób konsumpcji tych ofert pracy niż taki tradycyjny jobboard na przykład. No ciekawe, czy powstanie nam HR-owy, czy tudzież jobboardowy Tinder. A idąc tym tropem... Dobrze, to czy będzie na tyle popularne, żeby wygryźć sensowny kawałek rynku w Polsce? Bo dalej jesteśmy, ja mam wrażenie, że polski rynek kandydatów w branży IT to głównie są mimo wszystko jobboardy i aktywne poszukiwanie kandydatów na LinkedInie, ewentualnie w innych miejscach jak GitHub czy inne portale, natomiast głównie to jest dalej LinkedIn. Zgadza się. Rzeczywiście ten rynek, jeśli chodzi o kandydata IT, on jest, myślę, że już całkiem nieźle nasycony, jeśli chodzi o narzędzia i faktycznie to są głównie jobboardy. Ale tutaj też na przykład bardzo fajne narzędzie na pograniczu jobboardu i agencji z naszej stajni funduszowej InHire, które też wykazuje całkiem fajną skuteczność, jeśli chodzi o pozyskiwanie kandydatów. No tak, Direct Search też cały czas jest w cenie, ale pojawiają się też właśnie różnego rodzaju aplikacje, które gdzieś tam mają tych kandydatów trochę w inny sposób zachęcić. Mam na przykład tutaj na myśli taki ukraiński projekt, który gdzieś tam mocno myśli o rynkach zagranicznych też i też w Polsce jest obecny Skyworker, to jest właśnie taki Tinder dla IT, który gdzieś tam mi w pierwszej chwili przychodzi do głowy, także powstają takie narzędzia, a jak będzie z ich skutecznością, no to jeszcze zobaczymy. No dobrze, to idąc dalej tym tropem, co jeszcze według ciebie mogłoby się odnaleźć? Co jeszcze, gdyby ty chciałabyś włączyć potencjalnie do swojego portfolio, żeby za rok, dwa, trzy powiedzieć: tak, złowiłam taką perełkę, to z polskiej, naszej pracuj venture'owej stajni. Jak analizujemy nasz portfel i też naszą strategię inwestycyjną, to jest taki jeden obszar, który bardzo nam się marzy, ale bardzo trudno nam jest znaleźć coś rzeczywiście takiego wow. I jest to obszar właśnie L&D. Jakby o tej analityce, o której mówiłam również, natomiast cały czas mam wątpliwości, na ile polski rynek na tę analitykę jest już gotowy i na ile taki projekt rzeczywiście by komercyjnie super się teraz sprawdzał. Ale jeśli chodzi o L&D, nawet na naszej mapie mamy bardzo dużo narzędzi takich punktowych, chociażby związanych z nauką języków obcych. Mamy dużo platform fajnych do nauki języków obcych. Natomiast brakuje mi na polskim rynku takich platform nawet nie LMS-owych, bo to już się dawno o LMS-ach nie mówi, tylko bardziej learning experience platforms, takie jakby z prawdziwego zdarzenia skoncentrowane na użytkowniku, właśnie zrobione w Polsce. I duże organizacje w naszym kraju korzystają z tego typu platform, ale często są to po prostu rozwiązania narzucone przez globalne struktury. A trudno o taką platformę bardzo innowacyjną, fajną w Polsce. Ja też rozumiem, z czego to wynika, bo to jest bardzo kapitałochłonny projekt i być może dlatego jej nie ma. Natomiast to jest taki obszar, w którym my byśmy bardzo chętnie zainwestowali, jeżeli zobaczymy coś super innowacyjnego.
Czy wy byście chętnie ten kapitał wyłożyli, skoro to jest kapitał chłonny, to wy chętnie ten kapitał wyłożycie. Przynajmniej ten początkowy, bo też pamiętajmy, że my inwestujemy na bardzo wczesnym etapie, nie jesteśmy w stanie sfinansować całego rozwoju, ale tak, ten obszar R&D jest takim, w którym cały czas szukamy i cały czas czekamy, że może coś naprawdę ekstra spotkamy na naszej drodze. Wspomniałaś targi w Las Vegas, tak? Chwilę temu. Byłaś na tych targach? Bywałaś? Ja osobiście nie byłam, natomiast jakby dwie osoby z naszego zespołu w tym roku były. Staramy się tam być prawie co roku, także tak, obserwujemy nowinki, no i czekamy, kiedy one przyjdą do Polski. No właśnie, to jakie takie nowinki gdzieś tam te osoby, które od was były tam, przyjechały i powiedziały: hej Magda, to jest wow, nie? My tego potrzebujemy w Polsce, dlaczego tego nie ma, to tam już się dzieje. No to pewnie trochę będzie mało startupowo z jednej strony, dlatego że takim narzędziem, które gdzieś tam bardzo mocno nas pozytywnie zaskoczyło, jest to, co robi w tej chwili Microsoft i Microsoft Viva. Więc daleko do startupu, a raczej startupom daleko do Microsoftu, ale rzeczywiście jest to bardzo kompleksowa platforma, która naprawdę fajne rzeczy oferuje, w zasadzie wszystko w tej chwili, i nawet się zastanawiamy, że dużo startupów z naszej stajni jakby pokrywa elementy tego, co robi Microsoft Viva, ale Viva robi to wszystko naraz. Więc to tutaj właśnie trochę mało startupowo, natomiast to, co mocno wybrzmiewa za oceanem i myślę, że to też będzie przyszłość u nas za jakiś czas, taki trend w zasadzie, na który ja też mocno patrzę, to takie wewnętrzne talent marketplace'y. To jest coś, co zaczyna bardzo mocno powstawać za granicą i powstają jakby dedykowane ku temu narzędzia, a to jest też coś, na co powinniśmy moim zdaniem stawiać u nas. Chodzi o to, żeby pracownicy w organizacjach, którzy w jakiś sposób wydaje im się, że nie wiem, ich rozwój ścieżki kariery w danej organizacji się skończył, mieli możliwość na przykład zrobić jakiś upskilling, reskilling i gdzieś tam znaleźliby miejsce wewnątrz organizacji w innym miejscu. Powinniśmy dbać o nasze talenty i w pierwszej kolejności szukać ról w ramach organizacji, to znaczy szukać osób w ramach organizacji, a nie koniecznie od razu na zewnątrz. No i właśnie tutaj powstają fajne narzędzia dotyczące, ułatwiające jakby tworzenie tych wewnętrznych talent marketplace'ów. To jest coś, na co ja bym stawiała też również u nas za niedługi czas. Mhm. To zaraz wrócimy do tego wątku. Wspomniałaś Microsoft, o rozwiązaniu Microsoftu. I od razu przyszło mi do głowy takie pytanie, które wiem, że części HR managerów gdzieś tam z tyłu głowy się pojawia. Dlaczego mają decydować się na startup, który rozwiązuje jedną rzecz, jeżeli są kombajny, które rozwiązują wiele rzeczy, lub z drugiej strony, bo to jest kij, który ma dwa końce, dlaczego mamy się zdecydować na kombajn, który rozwiązuje wszystko, jeżeli my już mamy trzy narzędzia, bo trzy procesy już sobie zdigitalizowaliśmy i my nie potrzebujemy narzędzia do wszystkiego? Tutaj dotykasz kilku wątków, moim zdaniem, i to jest tak, duże narzędzia, bardzo jakby upraszczając i generalizując, są świetne dla dużych organizacji. Ale takich wcale nie mamy aż tak dużo w Polsce. Mamy cały duży segment rynku małych i średnich przedsiębiorstw, które również chcą się digitalizować, które chcą usprawniać w naszym wypadku procesy HR i niekoniecznie stać się na kombajn, taki klasyczny enterprise'owy produkt. Wówczas właśnie mogą sięgnąć po bardzo szeroką ofertę narzędzi na rynku, które są tańsze, ale oferują bardzo fajny zestaw funkcji i może nie będą robiły customów pod danego klienta, natomiast myślę, że w 90% będą w stanie spełnić ich potrzeby. I na przykład do takiego segmentu klientów jest w dużej mierze kierowana oferta naszych startupów, właśnie do średniego i mniejszego segmentu klientów. Natomiast dlaczego organizacje powinny się decydować na projekty jakby startupowe, rozwiązania startupowe? Ja myślę, że kluczem tutaj jest to,
że te startupy, te projekty, te narzędzia oferują integrację i jakby integrują się między sobą, bo rzeczywiście problemem jest to, i to też na Zachodzie było mocno widoczne, że duże organizacje potrafią mieć nawet kilkadziesiąt, tam gdzieś w jakichś badaniach czytałam, że nawet 80 systemów HR-owych, różnych narzędzi, i myślę, że to jest problematyczne, o ile jakby te narzędzia między sobą nie rozmawiają, nie integrują się. Teraz pierwszym pytaniem, albo jednym z pierwszych, które zadają klienci naszym startupom, jest: no dobrze, a z jakimi systemami HR-owymi wy jesteście w stanie się zintegrować? Ja myślę, że to jest taka trochę odpowiedź, że to nie jest nic złego, nawet jeżeli mamy więcej tych narzędzi, o ile one ze sobą się komunikują. Ma to sens, oczywiście znowu, to jest temat szeroki i moglibyśmy go dalej podrążyć, ale na razie zostawmy. Wspomniałaś kilka obszarów. Wspomniałaś analitykę, L&D, wcześniej były obszary związane z payrollem. Czy są jakieś obszary, które w twojej opinii są już bardzo dobrze zagospodarowane, jeśli chodzi o HR-tech w Polsce, gdzie czujesz, że jeśli pojawi się nowy gracz, to tam nie ma za wiele już do zaoferowania, bo to po prostu już jest. Jakby mamy tam na tyle dobre rozwiązania, że nie mamy się czego wstydzić i że tam nie ma za wiele miejsca. Ja myślę, że miejsce pewnie jeszcze jest w każdej kategorii, natomiast nowym graczom może być po prostu trudno. Dla mnie takim obszarem dobrze zagospodarowanym jest obszar ATS-ów. Mamy kilka solidnych ATS-ów na polskim rynku, które podzieliły między sobą rynek, bo też celują w trochę innego klienta. I tutaj tak widzę rzeczywiście chyba najmniejsze pole gdzieś tam dla nowych graczy. Ale nie mówię nie, tak? Może nas ktoś jeszcze zaskoczy. Myślę, że dość mocno wysyconym obszarem jest rekrutacja IT. Natomiast tutaj podejrzewam, że będzie się jeszcze cały czas działo, dlatego że jest tak trudno pozyskać dobrych specjalistów, pomimo tego, co się dzieje za oceanem, że są zwolnienia w tych wszystkich big techach i tak dalej, to nadal są branże, którym na tych osobach wysoko wyspecjalizowanych z IT bardzo zależy i nadal jest ich po prostu trudno pozyskać. Myślę, że dość wysyconym obszarem właśnie są w ogóle niszowe, my to nazywamy niszowe, branżowe portale rekrutacyjne, bo powstaje ich bardzo dużo i naprawdę w każdym miesiącu powstaje po prostu kilka nowych, tylko im jest bardzo trudno zbudować jakąkolwiek masę, jakąkolwiek trakcję i większość z nich szybko upada. Ale uważam, że pomimo tego, że już mamy ich bardzo dużo, to cały czas będzie sporo jeszcze powstawało i te próby gdzieś tam zagospodarowania określonej niszy będą podejmowane. Także ja bym chyba na te dwa obszary tak w pierwszej kolejności postawiła. Portale, jobboardy branżowe są tyle specyficzne, że to jest trochę problem marketplace'u, nie? Gdzie trzeba tą podaż i popyt zapewnić, tak. I ten początkowo bardzo trudno z tą kulę śniegową ulepić, żeby ona później sama się zwiększała. Napędzała. Zgadza się, to tak. Jest taki odwieczny dylemat jajka i kury, co było pierwsze i co powinno być pierwsze, czy najpierw pozyskiwać kandydatów, czy najpierw budować masę ofert, no pewnie najlepiej jedno i drugie, ale nie jest to łatwa sprawa, nie jest tak łatwa, jak się wydaje właśnie wielu przedsiębiorcom, którzy takie branżowe portale próbują tworzyć. Zdecydowanie tak, to nie mam wprost tego doświadczenia, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jest to bardzo, wbrew pozorom, bardzo trudny rynek. No dobrze, dobrze. A bo pewnie masz trochę takiego też insiderskiego podejścia, to znaczy wiesz, co w trawie piszczy, co niedługo się może pojawić i pewnie nie wszystko możesz nam powiedzieć, ale jakie branże, w jakich obszarach, w jakich procesach HR-owych czujesz, że najwięcej się zadzieje w ciągu najbliższych, nie wiem, 6 miesięcy, gdzie właśnie masz jakąś informację, że tam już jakiś mocny gracz puka, bo to się dzieje. I oczywiście nie pytam o szczegóły, ale
gdzie powinniśmy zwrócić swoje oczy, jeżeli chcemy na coś ciekawego, czy czekamy na coś ciekawego? Myślę, że jest to trudne pytanie, bo to nie jest tak, że ktoś wielki za chwilę właśnie zapuka do polskiego rynku i będzie chciał wejść. Myślę, że nasze rodzime startupy się ogólnie tego obawiają cały czas, właśnie konkurencji gdzieś tam z zachodu, ale same po prostu pracują konsekwentnie nad rozwojem swoich produktów. Trochę bym przewrotnie może odpowiedziała na to pytanie, bo wydaje mi się, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to. To trochę zależy, co jest też ważne dla danej organizacji i jakie ona ma potrzeby i jakie procesy ma do tej pory zdigitalizowane, a jakie nie. Jeżeli nie ma nic, no to pewnie trzeba zacząć od tych podstaw, od jakby może właśnie twardego HR-u, a w dalszej kolejności digitalizować te rzeczy związane bardziej z miękkim HR-em. Jeżeli ktoś już naprawdę ma dużo u siebie zrobione i tę pracę domową z automatyzacji i właśnie cyfryzacji procesów HR odrobił, no to może patrzeć pewnie na bardziej tutaj wyszukane narzędzia. To na co jakby ja też patrzę z takim optymizmem, to są wszystkie rzeczy związane z well-beingiem pracownika. Tutaj to jest taki obszar, w którym jeszcze bardzo dużo można zrobić. Mamy mnóstwo rozwiązań z jednej strony kafeteryjnych, jak chociażby właśnie WorkSmile z naszego portfela, ale też dużo takich punktowych benefitów. Bardzo dużo się zadziało w obszarze mental healthu i to mnie też bardzo cieszy, że pandemia uwypukliła ten problem czy ten obszar, że bardzo mocno trzeba mu poświęcić atencję i to mnie cieszy, że coraz więcej firm jakby adaptuje te rozwiązania mental healthowe dla swoich pracowników, ale też pojawiają się bardzo ciekawe kategorie związane z zaangażowaniem pracownika na przykład. Nie wiem, na ile masz świadomość i na ile jakby twoi słuchacze są w temacie przepisów dotyczących ESG, czyli jakby wszystko związane jakby z środowiskiem, jakby klimatem i też śladem węglowym pozostawianym przez organizację, powstają bardzo fajne narzędzia, na przykład przekładające aktywność fizyczną pracownika, czy też jego dojazdy do pracy rowerem czy piechotą na właśnie takie punkty, które pozwalają eliminować ten ślad węglowy. I moim zdaniem to jest mega fajne, bo z jednej strony pozwala zaangażować pracownika, pracownik ma poczucie, że robi coś bardzo ważnego, nie tylko dla firmy, dla siebie, ale dla w ogóle planety, więc to taki obszar jakby jest memu sercu bliski i też mnie bardzo cieszy i na to bym zwracała uwagę, bo sporo takich rozwiązań się na rynku obecnie pojawia. Dobrze, to ostatnie pytanie. Wspomniałaś o tym, że jeżeli ktoś nie ma nic, no to może zacząć digitalizować, automatyzować, to bym chciał zapytać o taką rzecz, bo można wziąć startup, który ma rozpracowany jakiś proces, a można go próbować automatyzować dostępnymi ogólnymi narzędziami. Formsami Microsoftowymi, Google'owymi, nie wiem, Excelem, automatyzacjami, które można połączyć gdzieś tam w ogólnodostępnych rzeczach typu Zapier, typu Make i samemu tworzyć sobie taki zautomatyzowany proces. Dlaczego warto twoim zdaniem, bo rozumiem, że zakładam, że ty jesteś team startupy, więc dlaczego warto patrzeć na startupy zamiast na tworzenie samemu automatyzacji? Wiesz co, myślę, że odpowiedź tutaj jest dość prosta, to znaczy po co robić coś samemu, jeżeli już są ku temu gotowe narzędzia na rynku. I oczywiście można samemu tam sobie właśnie, może inaczej, lepszy Excel i lepsze formsy niż nic. Tak? Jeżeli ktoś w ogóle wszystko robi na papierze, no to dobra, żeby i przy pomocy takich narzędzi zaczął cokolwiek u siebie automatyzować. Natomiast na rynku jest tak wiele narzędzi, które są w ogóle tanie, bo w tej chwili są dostępne w formie miesięcznych abonamentów. Bardzo łatwo z tego zrezygnować, tak jak nie wiem, z telefonii komórkowej, które możemy wdrożyć prawie że w kilka minut. Więc jakby po co robić coś samemu, angażować wewnętrzne zasoby, kiedy to jest dostępne na rynku? No nie wiem, chociażby automatyzacja rekrutacji pracowników blue collar.
jak to może super ułatwić pracę, tak? Zamiast dzwonić, nie wiem, do kilkuset kandydatów blue collar, wykonywać telefony, możemy zaangażować bota, który zrobi to za nas w moment, tak? I za bardzo niewielkie pieniądze. Więc ja widzę dużo w ogóle zalet tej automatyzacji i dużo zalet tych narzędzi, no bo mówię, one są relatywnie tanie, bardzo łatwo dostępne i po prostu przyjemne w obsłudze. Dobrze, dobrze, to nie będę w takim razie już bardziej tego tematu drążył, bo ja się z tobą w znacznej mierze zgadzam, znaczy ja widzę wartość zarówno automatyzacji, jak i dobrego narzędzia, które rozwiąże nam temat szybko, przyjemnie i z dobrym doświadczeniem użytkownika. Zupełnie na zakończenie, czy jest coś, z czym chciałabyś zostawić naszych słuchaczy? Tak, to znaczy, tak jak ty powiedziałeś, że zgadzasz się ze mną co do potrzeby automatyzacji, bardzo fajnie, że wspomniałeś o tym doświadczeniu użytkownika, bo ono jest super ważne tutaj zarówno jeśli chodzi o kandydata, jak i pracownika, ale też pracownika działu HR, bo to właśnie chciałabym, żeby ich praca była też łatwiejsza, przyjemniejsza i żeby mieli więcej czasu na rzeczywiście takie zajęcia wymagające ich mocnego zaangażowania, a mogą być odciążeni w takich prostych, powtarzalnych zadaniach. Dlatego ja wszystkie osoby pracujące w działach HR bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby przynajmniej zorientowały się, co na rynku jest dostępne, jeśli chodzi o automatyzację ich pracy. Ja osobiście mogę bardzo tutaj też pomóc, jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam do kontaktu i będę w stanie poopowiadać i być może też zarekomendować jakieś narzędzia, ale myślę, że tak, nie bójmy się tej automatyzacji, ona nie jest straszna, a może bardzo przynieść dużo wartości i mocno odciążyć działy HR. Świetnie, bardzo, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się spostrzeżeniami, przemyśleniami, doświadczeniem, wiedzą i wieloma innymi rzeczami. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać nie raz, żeby zrobić update do tej rozmowy naszej. Bardzo chętnie, możesz na mnie liczyć, także do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeżeli była ona dla Ciebie wartościowa, to zasubskrybuj ten kanał i napisz komentarz albo wiadomość w social mediach. A jeśli chcesz jeszcze więcej treści ode mnie, to zapisz się na newsletter na hrespresso.pl. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.